Dobry, witam Was z samego rana. Ja miałam wczoraj Wam pokazać tą czekoladę do kąpieli, ale Mikołaj nam zasnął i nie chcieliśmy go budzić już na noc, bo wiecie jak to jest z dzieckiem, jak już zaśnie, to niech śpi. Więc dzisiaj będziemy rano robić kąpiel i Wam to przy okazji pokażę. Sama też muszę się trochę ogarnąć, bo dzisiaj mamy poniedziałek, więc mogę jechać dokupić te wszystkie prezenty, które gdzieś tam mi zalegają. Ale zanim to zrobię, to muszę się trochę ogarnąć. Wezmę Was ze sobą. Pokażę Wam coś, co jest super na worki pod oczami, ponieważ doskonale wiecie, że ja z tymi workami pod oczami walczę, ale po całej nocy gdy krążenie jest takie spowolnione, gdy limfa dookoła oczu nie jest tak odprowadzana i to wszystko nie działa tak jak za dnia, no to rano budząc się te worki pod oczami są większe. Pokażę Wam masaż jaki robię i tutaj pokażę Wam wszystko właściwie z marki Fluff, bo też chcę zrobić peeling, więc będzie to takie lokowanie produktu. Od razu Wam mówię, że jest na stronie kod ENJOY15, który daje Wam 15% rabatu na wszystko. To ja zabieram Was do łazienki, zabieram masażer z lodówki, bo w tej lodówce on się właśnie znajduje, żeby był zimny, żeby był chłodny i pokażę Wam co jak. Ja już jestem w łazience, pokażę Wam jak to wygląda. Zacznę sobie od prysznica, żeby wiecie, już się tak trochę pobudzić. Dajcie znać, czy lubicie taki prysznic rano. Mam tutaj kilka produktów Fluffa właśnie, więc Wam pokażę. Też chciałam sobie zrobić peeling i ja tutaj mam peeling enzymatyczny i to jest, powiem Wam, jeden z lepszych peelingów też dla tych wrażliwców, dla osób, które mają skłonność do naczynek i tak dalej. To peeling enzymatyczny jest super rozwiązaniem. Jego mi tutaj już tyle zostało, że idę pod prysznic i wrócę do Was z tym kamieniem i masażem, co z tymi workami pod oczami zrobić. Powiem Wam, że nic nie działa tak dobrze z rana jak zimny prysznic, gdy zapomnicie sobie nagrzać wcześniej wodę. No tak wyszło, że nie miałam zbyt ciepłej wody, miałam tylko taką złamaną, więc idealna na rano. Dobra, zajmijmy się tymi workami pod oczami, już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. Masażer z kamieniem. Z jednej strony ten kamień jest taki szerszy do płaszczyzn większych, jak na przykład policzki, tutaj żuchwa i tak dalej. Z drugiej strony mamy mniejszy kamyczek, ze względu na to, żeby lepiej dotrzeć w okolicy, na przykład pod oczami i tak dalej. I to super się sprawdza właśnie, żeby pobudzić krążenie pod oczami. Jeżeli macie problem z workami, że rano stajecie i jest ciężej, że wygląda to gorzej, to mi się coś zrobiło. Centralnie róg jednorożca. Raz, że to wpłynie naprawdę mega pozytywnie na zmarszczki pod oczami, na zmarszczki mimiczne, na poprawienie jędrności tej skóry pod oczami, która jest taka delikatna i szybko tą jędrność traci. Druga rzecz, właśnie pozbędziecie się tych worków pod oczami. Ja jeszcze robię zwykły masaż, który zaraz Wam pokażę. I tak samo od razu masujemy tutaj, żeby poprawić ten owal twarzy, rysy twarzy, żeby nam tutaj nic nie zjeżdżało z czasem, z wiekiem. Wiem, że powie się, że nie mamy czasu na to i ja tak samo jak Wy z tym czasem, no jestem trochę na bakier. Zawsze chciałabym tego czasu mieć więcej, ale no niestety się nie da, szczególnie przy dziecku. Ale są takie chwile jak, nie wiem, chwila rano i to zajmuje dosłownie, nie wiem, 10 minut, żeby zadbać o siebie, a już mamy świadomość tego, że coś dla siebie zrobiłyśmy po prostu. Pamiętajcie o tym i w tym wszystkim, całym tym szaleństwie nie zapominajcie o sobie, bo to jest najgorsze, co też można dla siebie samej zrobić, bo jak Wy nie będziecie jakby podrasowywać swojego szczęścia, swojego nastroju, to i wszyscy dookoła Was będą to odczuwać, więc zadbajcie o swoje samopoczucie, o swój nastrój, o swój też wygląd, jeżeli on wpływa na Wasz nastrój i zobaczycie, że będziecie o wiele lepiej się czuć przez cały dzień. Kolejną częścią będzie masaż twarzy, ale już naszymi paluchami, ale zacznę sobie od zrobienia peelingu, bo do tego lepiej się robi ten masaż, gdy mamy jakiś olejek, gdy mamy jakiś krem, teraz rano taki, który będzie fajnie się sprawdzał po prostu pod makijażem. Także ja zaczynam od peelingu i zaraz do Was wracam. Peeling enzymatyczny, czyli peeling z kwasami plus peeling mechaniczny, ale on jest bardzo drobniutki i bardzo delikatny. Tak to wygląda, nakładamy niedużo. Wmasowujemy ten peeling i zostawiamy na 10 minut około.
Peeling zrobiony i teraz będę używała mleczko do twarzy od Flafa z ekstraktem z zielonej herbaty. Fajnie matuje naszą twarz i je można mieszać z podkładem. Więc albo nakładamy tak jak ja i wmasowujemy w skórę, albo możemy kilka kropel zmieszać sobie z podkładem, żeby ten podkład też nabrał lekkości i też miał fajne składniki w środku. Ja Wam już pokazuję, jaką to ma konsystencję. O, zobaczcie. Miałam wiele tych mleczek do twarzy i to jest naprawdę super sprawa i to też się świetnie sprawdzi jako ten nasz podkład pod masaż. Zielona herbata super sprawdza się, jeżeli ktoś ma problemy ze skórą. Więc idealnie zadziałam na to, co jest. Zobaczcie, że to mi zniknie. Jak tego tylko nie będę dotykała, to to zniknie, bo po tylu latach ja już znam swoje pryszcze. Dobra, i jak się masujemy? Podnosimy buzię do góry. I tak, ja tak mówię, żeby liczyć na przykład 15 razy tu, 15 razy tu, no nie? I nie naciągamy tej skóry, dlatego ważne jest, żeby mieć sobie jakiś podkład w postaci kremu, czy tak mleczka. To mleczko jest super, ponieważ w ogóle nie obciąża. Krem czasami pod podkładem się lubi zrolować. Natomiast mleczko się wchłonie w całości i ten makijaż Wam się nie rozpłynie pod wpływem jakiegoś tam kremu. Unosimy brwi do góry, to jest taki, wiecie, masażowy botoks, ja to nazywam. No, ale buźka wygląda całkowicie inaczej. Już widzicie ten worek tutaj, co był taki widoczny, się tak nie załamuje. Widzicie to? Oczy są brwi są uniesione i super jeszcze to, ta strona, żeby żadna nie była poszkodowana i przechodzimy dalej. Ja już w samochodzie jadę po te wszystkie rzeczy, tylko muszę sobie rozmrozić szybę, słuchajcie. Uch. Będzie szum. Dzisiaj ma przyjechać kurier, więc mam nadzieję, że wszystko przywiezie. Z tyłu za mną widzicie dywan z IKEA, który kupowaliśmy jakiś czas temu i jeździ z nami, bo czeka na wszystkie świąteczne rzeczy, bo właśnie ma być położony w salonie. Jest czerwony, więc wyższy level świąt. Dobra, życzę mi powodzenia, żebym wszystko załatwiła. Wrócę i będziemy składać te kalendarze adwentowe. Także jeszcze nie mam pomysłu tak do końca, jak to zawiesić i jak to ogarnąć. Zobaczę, może coś znajdę, jakąś inspirację tam, taką gotową, a jak nie, to będziemy kombinować. Albo pójdę w ten sam temat, który robiłam w tamtym roku, bo kartony jakieś w domu mam, więc ogarnę to wszystko z kartonu. Dojechałam, czas na prezent. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Prezenty dla Mikołaja kupione, teraz lecę dalej, bo muszę skoczyć jeszcze do Rossmana, no i Krzyś. Ale nawet szybko poszło. Kupiłam też ręczniki i taką mega na imprezę zabawkę, już, znaczy dla dorosłych zabawkę, także już wiem, kiedy ją wykorzystamy. Słuchajcie, w Rossmanie zazwyczaj jest dużo takich ciekawych rzeczy, więc może tam coś jeszcze dokupię. Kupiłam trochę więcej autek, bo na samym końcu, jak już wychodziłam, to zobaczyłam, że są kolejne autka, także jadę, bo już ktoś czeka na moje miejsce. Już przez chwilę myślałam, że przejazd z jednego parkingu na drugi to był fatalny pomysł, bo wszystko tak zawalone, ale się udało i jeszcze mam miejscówkę przed samiusieńkim Rossmanem. Także idę załatwić Rossmana, może wskoczę do Tediego, bo tutaj otwarli. No i potem jadę do koleżanki, stąd jestem tutaj właśnie na żywcu. Także to będzie dobry czas dla Martusi, no ale to już prywatnie. Santa Claus.
Christmas. Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me a love. Dobra, wszystko załatwione. Zajęło mi to pół godziny dłużej niż zakładałam. W Rossmanie są te czekolady do kąpieli Fluff o różnych zapachach, więc tam was też odsyłam, jeżeli wolicie kupić coś stacjonarnie. Jeżeli wolicie online, to na stronie Fluff obowiązuje kod ENJOY15, także możecie robić zakupy i on obowiązuje na wszystkie produkty, które są na stronie, za wyjątkiem zestawów, bo one są, z tego co wiem, w promocyjnych cenach i ten rabat nie łączy się z innymi. Ja odpalam samochód, ale tak by the way, no bo Fluff to jedno, ale w Rossmanie jest mega dużo propozycji takich świątecznych, jakieś zestawy z Friendsów, jakieś takie zabawki, autka, no drogo, bo nie jest te wszystkie skarpety i tak dalej, nie są jakieś tanie, natomiast fenomenalnie to wszystko wygląda i są to super pomysły, także jeżeli szukacie, żeby uzupełnić kalendarz adwentowy komuś, to w Rossmanie na pewno go uzupełnicie. Okej, wróciłam. Czas się zabrać za pakowanie tych kalendarzy adwentowych. Najpierw postanowiłam zrobić, po prostu sobie je wszystkie spakować i przyłożyć do nich nalepki, żeby było wiadomo, a potem będę je jakby nakładała na kalendarz adwentowy. Więc tym się teraz zajmiemy. Zaczniemy od Krzysia. Pokażę wam jeszcze, co kupiłam. O, takie laski. Myślałam, żeby to zawieść po prostu na choinkę. Też przyda się mi do zdjęć w późniejszym czasie. Nakupiłam papieru świątecznego. Jak mi zostanie, to po prostu będziemy pakować prezenty, więc z tym się nic nie stanie. Tutaj muszę ogarnąć autka dla Mikołaja i tutaj mam takie różne autka, takie, żeby sobie z nimi zbyt szybko nie poradził. O, sam sobie je będzie ogarniał. To jest mi podobne, ale całkowicie inne, więc fajnie, będzie miał tego zadawane dużo. No powiem wam, że musiałam to wziąć. Tak jak wam mówiłam wcześniej, na najbliższej imprezie zostanie to wykorzystane. Pokażę to Krzysiowi za chwilę. Kupiłam też ręczniki, takie bordowe, właśnie do łazienki, żeby wymienić, bo i tak nasze są już takie ledwo zipią, a te są takie fajne, świąteczne. Wolałabym czerwone, natomiast nie było czerwone, żeby w ogóle to było ok. Tutaj mam coś słodkiego, jakiegoś takiego Mikołaja. Właśnie co kupiłam, taki do łazienki na mydło. Chciałam kupić jeszcze drugi, ale drugi mi się nie podobał, bo chciałam na płyn do naczyń też coś takiego dać, natomiast nie było nic takiego świątecznego, fajnego, ale może jeszcze gdzieś dorwę coś takiego. Ten jest przepiękny i ląduje w łazience. Tutaj mam kolejne takie autko, nie będę go odpalała, ponieważ tu się naciska na szybkę i ono zaczyna grać, ale odpaliłam z ciekawości w Rossmanie i po prostu cały czas grało bez przerwy. Na pewno i kupiłam takie na prezenty, zawieszki. No i mega fajne. Nic tutaj się nie da. No to takie są dla dzieci, ale powiedzcie, że bardzo mało jest tych autek. One są mięciutkie w ogóle. No takie, że sobie, o właśnie, to spoko też pokazać, że sobie nie zrobi krzywdy, bo to jest takie gumowe. To też jest takie. No, one, wszystkie trzy są takie. Dobra. Nie będzie normalnie kawałek od tego, a nie, nawet wygląda, że sporo jest tego. Pierwszy jest. Oj, rozpleje mi się. Ładnie. Mikołaj się obudził, mam nadzieję, że jeszcze zaśnie i zdążę zrobić to, co chcę zrobić, bo Krzyś pracuje i trzymajcie kciuki. Mamy delikatną zmianę planów. Otóż mam małego pomocnika, który będzie ze mną pakował prezenty, tak? To wyłączymy, odłożymy na razie telefon. Telefon nam jest niepotrzebny i będziesz mamusi pomagał, tak? Musimy zapakować. To jest co to jest? Au, tak? Dziękuję. Tego Mikołaj nie bierze.
ale mogę ci dać tutaj, zobacz, fajnych rzeczy, takich, co możesz dotykać. Bam! Maleńka klamerka. No, możesz wyciągnąć tam, tak? Super, dziękuję. Oj, to mamy za mało. Musimy nowe urwać, wiesz? O tu. O, patrz, znalazło się. No już, czekaj, mama nie nadąża. Takiej prędkości to ja nie umiem. A weźmiesz mi to na chwileczkę? Jedno tylko. To można wejść, zobacz, to. No. Tak, super, tutaj. Tak. Dobrze, tego przecinać. I do tego będziemy pakować kolejny prezent, tak? Jest super pomocnikiem, wiesz? Super! A mamusia nikt nie wie, co mi zrobił, ała. Jak będę w odpowiedni... czekaj, ja! Jezus Maria! Szybko, czekaj, trzymaj ładnie! Okej, okay, prezenty dla Krzysia do kalendarza spakowane. Mają przyjść jeszcze dwa, więc dwa numerki zostaną jakby puste i je dokleję. Mam nadzieję, że dotrze to. No, już będziemy otwierać kalendarz adwentowy, a to dotrze, bo to jest prezent, na który wpadłam za późno po prostu. Stryczek taki masz, tak? Dobra, prezenty mam zapakowane, dlatego mojego pana jeszcze nie popakuję, dopóki on nie pójdzie spać, bo jestem z nim sama, więc wiecie, sami rozumiecie, o co chodzi. Poszukamy sobie jakiejś inspiracji na samą tą choinkę. W tamtym roku robiłam to, jak nie znajdę nic innego, to zrobię to jak w tamtym roku w taką choinkę, bo było to spoko. Uważaj, nie rozwal tego. Szukamy kalendarz adwentowy, no tak też myślałam, żeby to zrobić, w takim wiecie, najprościej jak się da, mam wszystko, co byłoby mi do tego niezbędne. W tym roku powiem wam, że największą furorę robią kalendarze adwentowe z rolek po papierze toaletowym. I tego jest po prostu cała masa, non stop to widzę, ustrajają to, ubierają, malują i tak dalej. No fajna opcja, żeby wiecie, zrobić takie szybkie prezenty i fajnie to wygląda, nie? Natomiast... to u mnie odpada, ale chyba powiem wam, że najładniejsze są tego typu choinki, więc nie wiem, czy nie zrobię tego w taki sam sposób jak poprzednio, że ja totalnie nie chcę, au, ugryzłam się w język, nie chcę czegoś takiego, bo raz, że nie mam na to miejsca, dwa, no nie chcę wieszać tego po ścianach, takiej dodatkowej choinki. O, ja chciałam coś takiego zrobić, tak jak widzicie tutaj, takie wielkie prezenty, tam taka mała jest komoda i zobaczcie, jakie wielkie prezenty i wszystko super, fajnie to wygląda, jak się nie ściąga tych prezentów, nie? Bo gdy już zdejmujemy te prezenty, to potem taka kryka będzie nam wisiała i to takie też. Kalendarz adwentowy to nie jest element wystroju, jak dla mnie, bo on z dnia na dzień wygląda po prostu gorzej, nie? Słuchajcie, mam takie coś, taką gwiazdę i ona jest generalnie do wywalenia, do zniszczenia i właśnie myślę, może bym wykorzystała właśnie ją do zrobienia jakiegoś czegoś, tylko jeszcze nie mam pomysłu za bardzo, co z tym zrobić, jakbym to... przecięła na pół, olbrzymia gwiazda i nie wiadomo, co z nią zrobić. Zupełnie nie wiem, co ja chcę z tego zrobić i co mi z tego może wyjść. Idę na totalny spontan i mam nadzieję, że jakkolwiek to wykorzystam. Więc mam wiele dziwnych statków kosmicznych i nie wiadomo, co z tym zrobić.
Słuchajcie, wyszło sztos. Poukładałam to. I wyszły mi z tego dwie takie złote choinki. Fajnie to wygląda, uważam. I w ogóle nie widać, że kiedyś to była niewypałkupiona gwiazda. I teraz to mi wyszło z tego niezłe logo. Cały czas wychodzą mi jakieś turbo zajebiste statki kosmiczne. Albo nowoczesne choinki, nie wiem. Dobra, już wiem, co z tego zrobię. Przetnę to jeszcze na pół i wyjdzie mi każdemu z chłopaków taka choinka. Uważam, że sztos. Wycinanki. No Boże, wiecznie bawię się w wycinanki. Stoicie, stara, bawię się w wycinanki. O, tu mi coś nie pykło. Czyli jednak da się to schrzanić. Okej. Z jednej takiej zrobiły nam się dwie takie. Bardziej chybotliwe, ale jak się nałoży jedną na drugą, to będzie sztos. Choinki wyglądają tak. Jeszcze muszę je oczywiście posklejać. Ale chłopaki będą mieli właśnie coś takiego. Wydaje mi się, że wygląda całkiem zacnie. Tutaj te co zostały kawałki, one będą do podklejenia z tyłu, żeby choinka była jakby twardsza. Zeszliśmy do salonu, Mikołaj tam bawi się, więc ja będę sklejała teraz choinki. Klej się już grzeje tutaj na gorąco, bo tym najłatwiej się skleja, najlepiej się skleja. I tym też będę przytwierdzała potem prezenty do nich. Ale to za chwilę. Cześć Dalia. Krzyś powiedział, że już wraca do domu, więc za niedługo będzie. Tymczasem życzycie mi powodzenia. Cichaczem zjedliśmy z Mikołajem po ciastku. Masz fajne puzzle? To jest jeszcze ciastko. Czekaj, bo mu się to wytrze. O fu. Co robisz? To co robisz? No. Dobra, słuchajcie, jakoś się udało. Kleimy to. Ale to chyba już jak Miki pójdzie spać, bo... Po buzie. Co? Ej, nie rób tak. A jakby się przewróciło? Czyścisz to, tak? No to czyść to trzeba, bo mamusia też to musi wyczyścić, więc jak wyczyścisz to ty, to dla mamy mniej roboty zostanie. Aha, wyczyszczone. Jestem wyjątkowo mądra. Zapomniałam zawieszki przełożyć. Neighbors singing tales of yore. It's so close. Hardly can wait. Waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Udało się skończyć temat kalendarzy, także jutro zaczynamy otwierać. Udało się. Obie choinki są tutaj, tak jak widzicie. Całe piękne jutro będę wieszać, no bo już jest późno, Miki śpi, więc wiadomo, że nie będę teraz gdzieś tam gmerała po pokojach, wieszała, przynosiła drabinek i tak dalej. Także jeden kalendarz zawiśnie u Mikołaja, a drugi pewnie u nas. No,
A tymczasem idę odpocząć. Należy mi się. Tymczasem zapraszam Was już na jutrzejszego Vlogmasa. Mam nadzieję, że się zobaczymy tutaj w pełnym gronie. Także do zobaczyska. Pa.